Wojtek, firma Turismo Wheels. Tak. Powiedz kilka słów o sobie i o firmie. Cześć wszystkim. Przede wszystkim bardzo mi miło, że będę mógł Ci pomóc w wyjaśnieniu kilku kwestii odnośnie tej alternatywnej motoryzacji. Turismo powstało 4 lata temu jako wynik mojej dosyć długiej już działalności w motoryzacyjnej, przede wszystkim na rynku felg aluminiowych, no i szeroko pojętej modyfikacji samochodów, tuningu i tak dalej, więc po kilku latach, dosłownie 7 latach dystrybucji na światowych marek felg, zebrałem taki know-how, że chciałem po prostu zrobić coś swojego lepsze, tylko że lepiej. I tak, tak powstawało, w pólach męczarnia w naszym kraju firma, która obecnie jest naprawdę już chyba fajnie rozpromowana, fajnie znana, mamy ciekawe produkty i taki jeden ciekawy, innowacyjny produkt, do którego właśnie... Mówisz Inventa, tak? Inventa, tak, do którego właśnie pomyślałem, że przyda mi się auto elektryczne z racji tego, że felga jako sam w sobie element samochodu może wpłynąć na poprawę zasięgu, poprawę dynamiki jazdy, hamowania, przyspieszenia, corneringu. Także to był właśnie element taki, o który zapytałeś. Chcieliśmy po prostu zbadać, na ile ta felga będzie mogła fizycznie poprawić aerodynamikę samochodu, zmniejszy turbulencję w obszarze ramion, bo ta felga posiada system nakładek, które z felgi otwartej zabudowują ją dosłownie w kilka minut, powodując właśnie redukcję turbulencji, czyli redukcję oporów powietrza. Czyli lepsza aerodynamika, ale niższe spalanie. Ale wiesz co, też chyba taki fan, nie? Fan, bo z jednej felgi można zrobić 150 kombinacji wzorów. Wzory są dostępne, będą dostępne u nas cały czas online. No i co, generalnie jest fan, jest przyjemny, spożyteczny. Nie wydajemy pieniędzy kilkukrotnie, bo to kiedy chcemy zmienić felgi. Naprawdę ciekawy temat, do tego stopnia, że naprawdę kilka pozyskałem inwestora. Pozyskałem też, skomponowałem cały skład firmy, także z jednoosobowej działalności stało się to naprawdę ciekawym, żyjącym organizmem. Tak to wygląda. No bo ja sobie oczywiście research zrobiłem waszej firmy, no i powiem, że fajnie to wygląda. Robimy bardzo dużo realizacji na felgach kutych, czyli takich robionych na zamówienie, bo jakby mój cały know-how przekazałem na chłopaków z działu sprzedaży, inżynierii, mamy dział designu, jakby to wszystko się już dzieje, oprócz tego te inwenty. Także możecie zobaczyć, że każde auto jakby z Poturismo jest takim moim podpisem, nie? Więc zawsze staramy się, żeby to są młody, też tych klientów trochę edukować, w czym to polepszy. Dopasowujemy wszystko do tego, co klient potrzebuje, bo nie zawsze klient wie czego potrzebuje i może po prostu podjąć jakieś złe, błędne decyzje. Tak jak na przykład w przypadku wyboru auta elektrycznego. No właśnie, tutaj dlatego rozmawiać. Tak, chciałem tutaj przede wszystkim zobaczyłem, o, idzie, bo u nas jest tak, że przychodzi klient, nie wie co chce i dlaczego chce, czy w ogóle chce, czy jest to mu potrzebne, czy to jest zło konieczne. Ja zawsze mówię, że życie polega też na trochę takiej przyjemności, mieć fan z życia i takim fanem może być właśnie e-tron GTRS, który już sam w sobie jest fajną zabawką, no ale teraz dokładając wasze felgi, gdzie ja sobie na przykład w jednym tygodniu mogę mieć taką felgę, w drugim taką. Ja nie muszę kupować całych felg, tylko ja sobie kupuję komplet nakładek. Tak, mniej więcej tak to mamy. I nagle ludzie w ogóle zaczynają, no tak, przecież tym można się bawić. Elektromobilnością można się bawić. Tak. To jest jakaś tam przyjemność, prawda? Znaczy, nie ukrywam, że te felgi niby nie zostały pierwotnie stworzone do elektryków, tylko po prostu do samochodów, jako aftermarketowy produkt.
ale przez to, że zaczęliśmy używać software'u do testowania aerodynamiki, naprężeń, testów balistycznych, gdzieś tam migotała mi taka myśl, że właśnie, a może elektryczność, a elektromobilność, tak? Niby to jest przyszłość i tak dalej, więc jedynym samochodem, który gdzieś tam testowałem kiedyś, to był Taycan Turbo. Okay. A że to jest bardzo zbliżony, jakby brak bliźniak, płyta podłogowa chyba jest ta sama, więc to, jak zobaczyłem pierwszy raz e-trona, a wiesz, nie wiem czy wiesz, ale dokładnie 2 lata temu miał e-tron premierę, 2 lata, to już są 2 lata, no totalnie mnie rozwalił, nie? Ja wtedy sobie myślałem, Boże, jakby dołożyli 4.0 TFSI, mój ukochany silnik, który miałem wcześniej, w Audi S8, jakby dłużej 4.0 TFSI do tego samochodu, to jest auto idealne, zamiata wszystko, nie? Przez te właśnie proporcje Porsche, wiesz, bioderka z tyłu. No i co ciekawe, ja kupując ten samochód jako muł testowy, zmieniłem zupełnie podejście do tego przez użytkowanie tego. To jest mój daily car obecnie. Jestem petrolheadem oczywiście i mamy auto spalinowe. Widziałem w garażu czas. Takie ładne stało, tak, pomarańczowe. To są auto inwestora, niebieski jest auto mojego przyjaciela, a gdzieś tam nasze prywatne też się przewijają i ja mam naprawdę coraz większą niechęć do po prostu jeżdżenia spalinówkami na co dzień. No właśnie, jak się spisuje e-tron GT RS, powiedz mi, takim codziennym użytkowaniu, bo do testów przyjdziemy później, tak? Wiesz co, generalnie już mam zrobione 25700 przez rok. No to sporo. I to dużo mówi, bo nie będę owijał w bawełnę, są plusy, są minusy. Minusami na pewno nie będzie coś, co wszyscy o czym myślą, czyli jest słaby zasięg i ładowanie i tak dalej. Dla mnie minusami jest na przykład jeszcze słabe dopracowanie tego samochodu. Mhm. Na przykład takie pierdolić tam wychwytuje. Dlatego też przerobiłem kilka rzeczy w samochodzie, jak na przykład użyć moduł zawieszenia, żeby lepiej się prezentował. Dołożyliśmy pakiet dokładek z firmą Max, to skanowaliśmy samochód. Troszeczkę też popsuliśmy mu aerodynamikę, no ale próbowałem znaleźć balans w tej elektromobilności, żeby ten samochód nie wyglądał jak typowa seria, bo jednak chcieliśmy prezentować na nim swoje koła, nie? Więc finalnie wyszło mi się, że spoko. Natomiast jak mi się nim jeździ, nie zamienię go na żaden samochód, chyba że wyjdzie 2, nowa generacja, chyba że wyjdzie coś naprawdę takiego sportowego, bo dla mnie elektryk to nie jest pojazd, którym się przemieszczam z punktu A do punktu B stricte. Mhm. Raczej nie wiem jak bym sobie poradził, bo nie mam doświadczenia w tym, jak jeździć, na przykład typowe ID, czyli takie małe auto miejskie, nie? Może fajnie, może nie. Dla mnie performance samochodu to jest jakby numer uno. I mając tutaj cały czas, wiesz, 650 pod nogą, robi robotę. Miałem jakby auto, które wcześniej użytkowałem, miało 700 koni i tylko e-tron jakby dorównywał temu, więc to był jakby mój priorytet. Nie wiem, jak bym się zachował, z chęcią przyjadę się tym e-tronem twoim, Q4, bo to jest dla mnie, wiesz, duża zagadka, nie? Bo jednak dla mnie jednak musi mieć, wiesz, performance samochód, przede wszystkim to, jak ten samochód jest wyważony, to chyba zawdzięcza akurat inżynierom Porsche, bo ja w takim Audi jeszcze nie jeździłem. Zrobili robotę, ja go testowałem na torze w Drivelandzie i powiem ci, że naprawdę ten samochód daje radę i trzeba jest mu bardzo, zaufać. Jest tak jak rozmawialiśmy, jest bardzo niedocenionym samochodem. Ale wiesz dlaczego jest niedoceniona? Czy moim zdaniem od strony sprzedawcy, ponieważ taki samochód nie sprzedajesz jak każdy inny. Jego trzeba sprzedać z pasją. A wiesz dlaczego? Bo narracja światowa, jakby do tego też dojdziemy, że
jednak auta elektryczne w takiej światowej narracji mają służyć ekologii, ratowaniu świata i tak dalej. To mają być auta jak najmniejsze, z jak najmniejszą, najmniejszym tam, nie wiem, tanie, żeby tak, tanie, tak, żeby ta produkcja też nie była jakaś nie wiadomo jak szkodliwa i tak dalej. Natomiast auto elektryczne performance car, taki supercar elektryczny, to już jest zupełnie chyba inna strategia komunikacji i sprzedaży, bo no, nie sprzedasz samochodu takiego jak Tesla S-Plaid 1000-konnego, nie sprzedasz takiego samochodu już jak jakieś superkary, tak? Pininfarina Battista albo Rimacz, tak? Mm-hmm. To są już samochody, które wykraczają poza pewną ideę, tak, nie? Tak. Tam nie mówimy, że tam nie rozmawiamy o zasięgu. Dokładnie. Prawda? Nie rozmawiamy o dystansie, ile przejedzie na jednym naładowaniu. Tam mówimy, jaką ma moc od początku, co ten samochód potrafi i jaki tak naprawdę przy tym całym performansie jest taki swój. Tak. Jest e-tron, powiem Ci z mojego doświadczenia, to jest samochód, który ma takie dwie twarze, tak? Z jednej strony jeżdżę nim w trasy, bo się da, nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego zasięgu, ale tak jak rozmawialiśmy, ja stosuję jazdę na zakładkę, czyli jak sobie planuję dłuższą trasę po 500-600 km, to robię po prostu więcej postojów. Jest tych ładowarek szybszych, powyżej setki, całkiem sporo, pojawiają się teraz już 350, także da się rozplanować tą trasę w miarę optymalnie. Dla mnie to jest akurat plus, bo jak Ci mówiłem, mam problemy ze spaniem jestem typem, który potrafi zasnąć od tak, jeżeli jest przemęczony za kierownicą. Więc co 200 km, jak stanę na jakąś głupią kawę na superchargerze, to mi się ten zasięg podbija. Przez to ta trasa jest cykliczna, nie jest taka, że dojeżdżam do ładowarki na zero i tam spędzam, załóżmy, 40 minut, nie? Więc to też warto by było zauważyć, że to używanie elektryka nie można traktować tego zero-jedynkowo, nie? Że to będzie auto do wszystkiego i że też się skupiamy tylko, że to jest wieczny problem z zasięgiem, nie? Jest coś za coś. No ale jest coś za coś, wiesz, ten zasięg, cały czas ten zasięg. Wiesz, ja nawet mam taki pomysł przeprowadzić w ogóle taki wywiad z psychologiem społecznym, kimś, kto zajmuje się takimi zachowaniami na co dzień. No wiesz, wsiadasz w spalinówkę, masz 1000 zasięgu i ciśniesz. Oby do celu. Oby jak szybciej i oby do celu. Powiedz, że okazuje się, że... Nie wiem, czy znajdziesz spalinówkę, która ma taki zasięg, bo ja mam akurat odzwierciedlenie 1:1 w przypadku takiego mocnego samochodu. Elektryka i S8 D4, którego używałem wcześniej. Nie? To było 700 koni, to mam 650. Tankując S8, wiadomo, że do Warszawy dwa razy musiałem tankować, to było 870 litrów, coś takiego miał na 300 km maksymalnie, nie? Więc to jest dokładnie tyle i robię tym. Więc nie jeżdżę 130 na efficiency, tylko jeżdżę normalnie tam przepisowo po niemieckich autostradach, nie? Więc jak dojeżdżam do superchargera, to zawsze robię sobie przerwę, tak jak bym tankował zwykłe auto, z dłuższą przerwą. Nie siedzę tam po prostu i nie myślę, kurczę, czy ja dojadę, czy ja nie. Nie, jasne. Problemem jest też infrastruktura, która w pewnym momencie przy boomie na auto elektryczne, oby nie, ja nikogo nie zachęcam, żeby nas nie było za dużo, może po prostu pękać, może być za dużo tych samochodów na trasach i może mogą się tworzyć. No tak, róbmy to spokojnie, tak. No, ja tak. Wiesz, też uważam, idea jest jedno, ale żeby tu nie było zaraz tak, że z tej idei zrobi się tylko pieniądz do zarabiania i stawiać dużo ładowarek, często w miejscach, które nie mają w ogóle sensu, po to, żeby podbić statystyki. Wiesz co, więc bardzo... róbmy to powoli. Ja jestem za tym, żeby polskie firmy na tym zarabiały. Dlaczego nie? Bo jest taka na przykład firma, nie wiem czy kojarzysz, EcoN, która są dla mnie naprawdę pro, są dla kierowców. Robią stacje, które służą
autom elektrycznym tak właśnie, jak powinno to wyglądać, nie? Przyjeżdżasz, czyli na wzór niemiecki masz mówisz o tym hubie, tak? Tak, no ja byłem, testowałem go nawet. Dokładnie, teraz jest w Warszawie, otworzyłem. No ja testowałem go dwa dni, tak, że przyjęła moja prawie 7 jest, dni. Jest fajnie, w Zielonej Górze mają takie demo, gdzie podjeżdżasz, tak, tak. Masz na kot, otwierają się drzwiczki, masz kawkę, toaletkę, możesz chwilę popracować, masz wifi. Porozmawiać z kochaną żonką. Tak to ma wyglądać, tak to ma wyglądać. Wiesz. I to jeżeli tak, to jakby taką obiorą drogę, to jestem pewien, że to jest jedna firma, której szczerze zazdroszczę wejścia w rynek elektromobilności.